przygotowania do olimpiady, gdzieś tam gościa zdejmują ochraniacze, myślałam, że ten... I potknęłam się o próg, potem kot. Wiąż te buciki, żebyś się nie przewrócił. A to wszystko było w piątek, 13, jak na złość, jak na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. We mnie już jest taka dusza, która niczym się nie wzrusza, nie potrafię trudna rada, ani ślokać, ani miar. No Gosia, ale co to masz? Pogoda piękna, ale jest tak ślisko, że nie wiem, czy damy radę z Andrzejkiem. Ale jak będzie w tej niedzielę, to właśnie to jest. Filmuję, bo Gosia jak ten, nie wiem już, teraz nie znam tych łyżwiarzy. Ja myślałem, że będzie jakaś atrakcja, przewróci się. No poczekaj, poczekaj, może się przewróci. O, już prawie się przewróciła. Ale to lecz jak pan widzi, niech co chce dzieje się, niech świat się pali. Katia, piruety miałeś zrobić. No. Tam Zuzka lewo i potknęłam się o mróz. Potem kot przeleciał drogę, a potem ktoś mi lustro zbił. A to wszystko było w piątek, 13, jak na sobotę. Ja na jeden dzień, to chyba całkiem dość. Lecz jak pan widzi, nie wiem co chce dzieje. Mnie nic nie wzrusza, ja bym pewnie śmieję się. Pewnie już jest nie będę. To poczekajcie, za rączki z Andrzejem będziecie jeździć jak braciszek siostrzyczko. 20 lat nie jeździłam, masy przybrałam. To się takie proste. Ludnie popękał. Ale masa z ryki. Drugi piątki zostawiam. Dobrze. Dobra. Ale nie na ławce, pod ławką. Pod ławką, Misiek, pod ławką. Czapkę na głowę. Znajdzie trzęsienia ziemi, to znaczy, że... A ja nawet nie mam fetra. Nie masz, ale to... Nie no, dziewku, nie, mi się... Nie zdejmą, bo się przeziębisz, no Andrzej. Wziąłeś prysznek. Lecz jak pan widzi, a poduszkę sobie wziąłeś? Ale uważaj, bo jest śliska. Jasiek do spodni. Dziękuję. Już objęłaś? Już objęłam teraz. Mogę oddać łyżwy? Możesz już oddać łyżwy. Byłeś, masz zaliczone, że byłeś na lodowisku. Weź tego dziadka pod pachę. Śliskie łyżwy. Śliskie? Piasku też. To uważaj mi się, żebyś się nie połamał. Piasku podsypaj. Powoli się rozkręci. Rozkręci się, rozkręci. Musi się z lodem to ciepło zwyczajnie. Andrzej, do przodu się patrz, a nie pod nogi. Jeszcze żyje. No. Tam jest to pozyskalnia, można oddać. Jedno krążenie zrobiłeś już. Brawo! Jeszcze żyje. Dawali lodowisko na globusie, to do tej pory... Idę spróbuję jeszcze raz. No. No i widzisz, jutro rano przychodzimy. Zjętnie. No widzisz co? I skręcasz na mnie. Siadasz i hamujesz kobiet. Prawie dobrze. No. Voilà. Ale żem się zjajał. No widzisz? Dziękuję. Coś takiego, mediom dziękujemy. Przeplatankę do przodu i do tyłu się robiła. Dopiero dziewczynka mi pokazała, że się coś takiego kiedyś robi. No. Teraz lepiej to idzie. Pewnie. Lód jest po prostu z góry miękki, a to lód jak się jedzie, a szczególnie jak się cieszy, to się normalnie czuć jakby się wbijało. Także to nie śliski, tylko że właśnie, że jest taki... Trzeba przychodzić po południu, bo już po południu to trzeba wygładzać. Och, Gosia i piruety robi już. Tak, o popatrz. To idę jeszcze raz, spróbuję na około. Uda. To jak się
słonie w składzie koncelaty. A ja jeszcze raz może mi się uda naokoło. No dobra, próbuj, próbuj mi się. O, proszę, już mu idzie elegancko. O. Andrzej ma dwa numery, za duże buty, bo nie było. Aaaa! Dziękuję, przejechałem na około drugie. A mi się przypomniało Masza i Niedźwiedź, ten film, jak się jak uczyli Maszę jeździć na łyżwach. A jak ty się do tyłu jeździ? To na lodzie. No, ale potem zmieniamy się. Niedźwiedź to masz 42, prawda? Tak. Akurat 42, 40. Ale ja nie mogę. Wywiadu udzielasz? Tak, tak, wywiadu udzielę. Przygotowanie do olimpiady trwają odpowiednio. Do Tokio jedziemy, do Tokio. Gdzieś w Ameryce, tak? Nie można skręcać. Ale idzie dobrze. To już 3-0, dziękuję. Już koniec. Na... O, brawo Gosia! To ja jednak się rozbiorę, bo... Kurde, zmarzisz. Ja są bez nie przygotowałem. Po sweter ci jakiś skoczyć? O, no tak. Jak ja idę do domu. No, ty się nie wygłupiaj, bo będziesz musiał Gosię odwieźć. Popatrz się, ona ledwo złazi. Ale dała radę. No. Mówiłem... Mówiłem, weź sobie poduszkę. No, byłoby miękkie lądowe. Ty wykrakałeś, co? No. No co? Gosia jest twarda sztuka. Miękka sztuka. Dlatego sobie nic nie zrobiła. Nie umiesz, ale jutro już źle wozi za miękki lód. Chyba nie ma z przodu za lód. No właśnie. Andrzej, wiesz, pozorom on jest pulchniutki, ale on jest zawsze był bardzo wysportowany. No. Bo ja chciałem powiedzieć, że ja miałem takie łyżwy przykręcane i ja tylko na takich umiem jeździć, a nie na stałe przymocowane do łyżwia. Ja już widzę, że wy codziennie na lubę się. No jutro się umawiamy, tylko ja też chcę jeździć. A nie, właśnie, że, a nie na tańce. Na kluczyk no. Łyżwy, jak Andrzej, chciałem. Tańce na lodzie. No. Ale kluczyka nie mam do łyżek ani łyżek, bo mi ukradły. To jutro o której, Gosia, się umawiamy? Jest. O 8. Ale co, wolę masz? Tak. Już Gosia coś by... Nie ma kondycji. No nie ma, nie ma. Gdzie jedzie Gosia? Jedzie olimpiady. O, proszę, jaki obrocik ładny. Ale to jest połańkę, tak? Ale... O, widzisz, jak mu to dosyć. Się zrobił. No. Szaleć. Jak to mówią, miło szaleć, już kiedy... Łączyć, już, jeszcze raz, bo nie zdążyłam. Uuu, brawo! Trzeba sobie przypominać. Kurczę, a tam trawka zielona. Jak moja Ania była w liceum, to ja jeździłam.